Cześć, dzisiaj pokażę Wam ćwiczenie dla kraulistów, jednak wszyscy wiemy, że ćwiczenia w innych stylach również doskonale nas rozwijają ruchowo. Zaczynamy! Jest to ćwiczenie przy lekkiej rotacji tułowia, w którym staramy się poprzez zawieszony łokieć przed sobą uderzać dłonią o taflę wody. Łokieć zawieszony przed nami powinien trzymać się nieruchomo, w którym tylko przedramię z dłonią wykonuje krótkie i energiczne ruchy góra-dół. Podczas nawierania powietrza należy wrócić łokciem za linię barków, nabrać powietrza i wrócić do aligatorków. Podczas ćwiczenia powinien znajdować się przed naszą głową. Podczas nabierania powietrza, jak i ćwiczenia właściwego, nie powinniśmy zmieniać ułożenia ciała w rotacji. Dłonie uderzające o taflę wody nie powinny się załamywać w nadgarstku oraz nie powinny wchodzić zbyt głęboko na uderzeniu do wody. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na basenie. Cześć!